Jesteśmy właśnie na Alei Gwiazd, czyli światowym centrum show biznesu, tak? Najbardziej prestiżowe, piękne, cudowne miejsce. Otóż nie, to jest straszny, straszny syf. I to jest jeden z argumentów za tym, co wam mówię, że Los Angeles nie jest tym, czym się wydaje. Przede wszystkim tak, patrzcie, tu mamy te gwiazdy, gwiazdy gwiazd. I jesteś całe życie, pracujesz, żeby dostać gwiazdę na Alei Gwiazd i lądujesz pod sklepem z bongosami, czy tam bongami, czy lufami, cokolwiek. Jakieś obleśne sklepy z butami. Ciekawym ewenementem tutaj są sklepy z akcesoriami dla stripteaserek, bo tutaj ogólnie dużo jest jakby takiego nierządu w okolicy Hollywood. No i te tancerki, wszystkie z tych klubów, które tutaj są, muszą się gdzieś zaopatrywać, więc są tutaj całe specjalistyczne sklepy z przyrządami, na przykład metalowymi szpilkami do tańca na róże, albo jakimiś... Tak, tu mamy sklep z instrumentami. No właśnie, do tańca na róże, tu jakaś akcesoria sadomaso, czy tam dla metali. Nie wiem, no już dla kogo. Tutaj jakieś z kolei znowu badziewie, patrzcie. Jakieś wszystko to jest strasznie brudne. Śmierdzi tutaj dosyć. Więc, no i to jest właśnie Hollywood. To jest Hollywood Boulevard, czyli to, co określa się mianem Hollywood. Ta główna ulica, Aleja Gwiazd. No oczywiście może trochę przesadzam, ponieważ ten kawałek dalej jest już sensowniej, thanks. Ale jest jednak dużo sztucznie napompowanego mitu wokół tej okolicy. To jakiś memorial Johnny'ego Cash'a. Też dużo salonów z tatuażem. Znaczy taki klimat San Andreas tutaj panuje. To jest w ogóle coś, co często... Jakby ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj, dochodzą do tego wniosku, że twoja percepcja gier firmy Rockstar, Grand Theft Auto, zmienia się po zobaczeniu tego, jak to tutaj wygląda, ponieważ okazuje się, że Rockstar mniej jakby tworzy tę rzeczywistość swoich gier, a bardziej to jest po prostu trafna i cyniczna obserwacja tego, co faktycznie w Stanach Zjednoczonych zastajemy, kiedy tutaj przyjeżdżamy. Więc całkiem ciekawe. A tutaj jest z kolei knajpa, restauracja, którą bardzo lubimy i do której zamierzamy się teraz udać na piwko oraz na posiłek. Więc dzięki.